Dzień dobry, misiaczki. Hello, hello. Zaczynamy od dzisiejszego podsumowania, czyli tak. Ja się znowu przespałem z wczorajszym dniem. To zupełnie nie miało sensu, co właśnie powiedziałem, ale spokojnie. Zerkniemy znowu na mapkę. Poprzemyślałem trochę rzeczy, poprzeglądałem to, co tutaj naskrobałem i spróbuję wymyślić plan działania na dzisiaj. A pomysły mam dwa. No, przede wszystkim nadal brakuje mi podstawowej rzeczy, znaczy dwóch rzeczy. Brakuje mi tego screw attacka, który by mi znacznie ułatwił grę i brakuje mi ice beama. Bez ice beama nie mogę nigdzie trafić i dalej nie wiem, gdzie jest. Więc muszę dzisiaj zajrzeć w kilka miejsc. Przede wszystkim są tu te fałszywe, wydaje mi się, podłogi w tym miejscu i w tym miejscu na samej górze mapy. Dowiedziałem się, że te rzeczy wyglądają dokładnie tak samo jak tu, gdzie była fałszywa podłoga, więc mam wrażenie, że może gdzieś tutaj jeszcze się coś kryje. To po pierwsze. Po drugie, tu wcześniej myślałem, że nic nie ma, potem się okazało, że można przejść przez ścianę, a takie same komnaty, gdzie myślałem, że nic nie ma i zostawiłem sobie znaczki zapytania, są tu i więc tu jeszcze muszę raz wejść i rzucić okiem na to, co tu się kryje. Oprócz tego domyślam się, że nie mogę dotrzeć do Kraida, tu jest boss Kraid, ponieważ tak, są dwie pary drzwi, które są dla mnie niedostępne w tym momencie. Jezu, czemu tak tracę fokus? W tym miejscu potrzebna jest... Okej, co jest z tą kamerką? W tym miejscu potrzebny jest screw attack, żeby wejść, a w tym miejscu potrzebuję prawdopodobnie ice beama, żeby wejść. Bo nie da się tędy wejść od góry, wydaje mi się, że trzeba wejść od dołu, strzelając przeciwników i na nich wskakiwać, więc tego mi brakuje. No i jest jeszcze z powrotem tam, gdzie byłem u Ridley, było kilka takich dziwnych miejsc, gdzie brakowało mi czegoś brakowało i nie dało się przejść dalej, na przykład tutaj nie da się wejść z jakiegoś powodu. Tu znowu jest taka komnata, w której praktycznie nic nie było, może jest coś dalej, więc jest kilka takich rzeczy, które muszę jeszcze przejrzeć, żeby wymyślić, gdzie się dostać. Więc myślę, że od tego zacznę. Zacznę od tej komnaty tutaj, ponieważ jest chyba najbliżej miejsca, w którym teraz jestem. Wydaje mi się, że jesteśmy gdzieś w okolicach tutaj. Zacznę od tej komnaty ze znakiem zapytania. No i zobaczymy, co dalej. Dobra, jedźmy z tym koksem. Wracamy do gry. To jest moja gemma. Dzień dobry. Ustawmy sobie, żeby mi się to nagrywało ładnie. Hello. Hello, moja nagrywareczko kochana. Pobudka. Jak nie mogę włączyć mojej nagrywareczki. O, coś tam zaskoczyło. O, już działa. Dobra. I już się nagrywa. Przysnęła trochę. Kontynuujmy grę. Kurczę, to tak. Nie wiem, czy jestem w dobrym miejscu. Które to jest? Dobra, chyba jestem tu. Tak mi się wydaje. Nie pamiętam już, co gdzie jest. No ale tak, to chyba jest to miejsce. I pół piętro niżej w prawo. I tu nic nie było na końcu i coś mi tu nie pasuje. Zaraz... Ups. Dobry start. Zaraz sobie spróbuję ogarnąć... No. Złodzieju. Tu coś musi być. A właśnie. No właśnie. Okej, miałem nadzieję, że będzie jakaś znajdźka, której mi brakuje. Haha, udało się. Cudnie.
Dobra, to jest trzeci mój kontener z energią. To jest o tyle fajna sprawa, że to też regeneruje zdrowie. Więc przy okazji zregenerowałem sobie zdrowie, czyli nie trzeba będzie grindować. I nie ma tego złego. Okej, to wiem już, co tutaj jest, że tu jest komnata z energią. No i już tu nie mam po co wracać w takim razie, chyba że tu jeszcze są jakieś sekrety. A najwyraźniej nie. Już nie wygląda, bo tutaj się nie kończy. Możesz grindowanie będzie trwać 1/3 dłużej. Bo potrafią zepsuć nastrój człowiekowi. O ty kurde. Jak ja mam stąd wyjść? A, tędy. Dobra, udało się. No słyszałem, że Director's Cut będzie płatny. Nie wiem, czego się ludzie spodziewali, że rozszerzenie do gry będzie za darmo. I akurat w przypadku Ghost of Tsushima, no to też było przecież... Była aktualizacja już dla graczy na PS5, darmowa. Znaczy, bo... Zauważyłem, że Sony się troszeczkę wkopało w kozi róg pod względem... Nie mogą dać darmowej aktualizacji do Ghost of Tsushima, bo Ghost of Tsushima na PS5, jak wyjdzie, to będzie kosztować 50 zł więcej, nie? Więc jakby dali darmową aktualizację do wersji PS4, to wszyscy posiadacze wersji na PS4 by po prostu mieli darmową aktualizację, nikt by nie kupił wersji na PS5 droższej. Nie? Bo skoro aktualizacja z wersji PS4 do PS5 byłaby za darmo, no to nie mają wyjścia i muszą teraz wymyślać, jak ludzi na kasę naciągnąć. No ale to już jest ich kompletnie wina, nie? Bo to oni sobie wymyślili, że gry na PS5 będą droższe. A gdzie ja teraz jestem? Jestem teraz... tu. Będzie wychodzonko i... będziemy myśleć, co dalej. Już zapomniałem, co mówiłem w ogóle o tych rzeczach, które chcę zrobić. Podwyżka Game Passa musi kiedyś nastąpić. No ostatnio, jak już chcieli podnieść ceny, to się ludzie oburzyli. Ale prędzej czy później na pewno podrożeją. Dobra. Da się jeszcze w ogóle samego Golda kupić? Wydawało mi się, że już to jest... pieśń przeszłości, że teraz już jest tylko z Game Passem wszystko łącznie. Ale jak nie, to spoko. Jezu, czemu to tak muli? Nintendo, przestań mi gameplaye prześladować. Wydawało mi się, że mieli w ogóle się pozbyć Golda, że miały być po prostu subskrypcja Xboxowa, no bo z Game Passem jest już budowany Gold, nie trzeba osobno kupować Golda. Dalej nie wiem, jak tu się dostać. Stało, co sprawiło, że nie przypadam za Dark Souls 2, że gra się w niego zupełnie inaczej niż w jedynkę. To w sumie tyle.
Nie mam żadnego większego usprawiedliwienia. Ja mam Game Passa Ultimate, więc mam wszystko naraz, bo jest mi tak najbardziej na rękę. Mogę sobie recenzować rzeczy na konsoli, na PC-tach, plus ten EA Play. Jeszcze ani razu z niego nie skorzystałem, tak po prawdzie, bo gry od EA mnie średnio interesują, no ale wydaje się dość przydatny. Zresztą mam chyba za 4 lata tego Xboxa Ultimate w tym momencie, bo nie dość, że ja sobie kupiłem, bo płacę za ten abonament już od niepamiętnych czasów. To jeszcze od Microsoftu co jakiś czas dostaję jakieś kody za darmo przedłużające. Już mi tego za 4 lata zostały. Fallen Order jest fajny. Pograłbym jeszcze kiedyś. Ale Tsushima to ja bym sobie chyba przeszedł, tak a propos, bym sobie chyba przeszedł na streamach. Chociaż akurat wychodzi jak mnie chyba nie będzie ten dodatek. A szkoda. Ghost of Tsushima był fajny. Chętnie bym sobie platynkę zrobił w nim. Jakbym miał teraz screw attack, to patrzcie, jak to by było wszystko wspaniale. Mógłbym sobie po prostu prrrr. Co sądzę o The Outer Worlds? Zrobiłem recenzję The Outer Worlds i bardzo mi się podobało. Też mogłaby być troszkę dłuższa, no ale brałem poprawkę na to, że że to mimo wszystko była wówczas gra bardzo niezależnego studia. Obsidian miał trochę problemów. Dziś jest dzień bidufa. Tak, słyszałem, mam powiedzieć bidów. Ej, bo ja tu miałem wejść tak w ogóle, się zagadałem z wami. Da się. Która gra jest przyciągana na siłę? Outer Worlds? Właśnie moim zdaniem jest na odwrót, że za szybko się kończy. O ty kurde. Skurczybyku, Bobrze. I skąd miałem wiedzieć, że tam coś jest? Gdyby mi nie kliknęło w mózgu, że w innym miejscu była niewidzialna podłoga, czy tam ściana, to skąd ja miał... Ej, to jest mój chyba jeden z niewielu zarzutów w tej grze, że trzeba się bardzo dużo domyślać. Ciekawe, ile rzeczy jeszcze w taki sposób ominąłem do tej pory. To jest masakra. O Jezu, tyle pytań naraz. Nie wiem, co masz na myśli, Memento Moris. Czy można na PlayStation w tę samą grę grać z innej płyty na tym samym koncie? Jeżeli chodzi po prostu o to, żeby w tę samą grę z innej płyty, no tak. Można. Jeżeli to taka sama płyta z tą samą grą, a nie na przykład jakaś wersja zwykła i wersja reżyserska, to myślę, że jasne, bez problemu. No bo Outer Worlds to jest właśnie taka gra w stylu bardzo starych gier RPG. Ona nie ma być pełna akcji. Moim zdaniem jest aż za bardzo... za bardzo Falloutowa. Z tych takich współczesnych Falloutów, że jest wręcz za dużo strzelania. Okej. Czy to jest Ice Beam? Czy mogę stąd wyjść tędy? Okej, to chyba mam Ice Beam.
Nie, nie, jeżeli sprzedałeś, jak mu tam Ghost of Tsushima i kupisz drugi egzemplarz, no to on bez problemu będzie śmigał. Wzywanie Outer Worlds duchowym New Vegas 2 to przesada. Dlaczego? Moim zdaniem Outer Worlds jest bardziej falloutowe niż którykolwiek Fallout od czasów Trójki. No tak, z Icebeamem mogę teraz wejść tam, gdzie nie mogłem wcześniej, i to prawda. I postaram się. O, bo mogę teraz stać na tych ziomkach. Może wreszcie ta gra trochę ruszy z kopyta. Jest ostatnia rzecz, jakiej mi brakowało. Teraz wyjść. Tak. Czy tu było coś, gdzie nie mogłem jeszcze wejść? Chyba nie. Tu już wszędzie byłem. Jest ta winda. No i jest tutaj to wejście. Nie wiem teraz, czy iść do. Nie wiem, czy to jest lawa, czy to są jakieś ruchome piaski. No i jest jeszcze to, do czego potrzebowałem long jumpa i lodu. Do tego jestem najbliżej, więc spróbuję pójść tutaj najpierw. Bo mam już i long jump. Haha, mogę na nim stać? O, proszę. Fajny ten Ice Beam. I nie wymaga amunicji. Ale jeszcze jakbym miał skrót, tak? To by było cudownie. A, jak strzelę go raz, to się zamraża, jak strzelę drugi raz, to się rozmraża, tak? Okej, boomer. No, aha, jeszcze tamta znajdźka na suficie, racja. Miało być bez podpowiedzi, ale chyba nie liczę jako podpowiedź, że ktoś mi przypomni, co miałem zrobić. Spróbuję tamtą znajdźkę na suficie. Ja grałem przez chwilę w Outer Worlds na Switchu. Nie pamiętam, czy ostatecznie zrobiłem na ten temat film, bo miałem. Ale nie pamiętam już, czy zrobiłem na drugi kanał film. Za dużo się mogło dziać. Że jestem tu i to teraz prosto w lewo. Dobrze wiedzieć, że coś do przodu. Więc takie przerwy od grania mi bardzo dobrze robią, bo mogę sobie odetchnąć, spojrzeć potem, usiąść do tej mapki, przyjrzeć się trochę, zastanowić się, co tam jeszcze. Bo jak się tak siedzi i gra w kółko, to człowiek zapomina już, co robił, co sobie tam pozaznaczał, tylko lata od pomieszczenia do pomieszczenia. Nie nagrałem. Okej. Możliwe, że nie nagrałem. Teraz. A, no chyba nie tak. Jak się tam. Diablo 3 też nie zrobiłem ostatecznie podglądu? Mamma mia. Jak to. Może. Że dałoby się jakoś tego gościa. A, ten gościu nie żyje. Zaraz to wykminię. Zaraz to wykminię na. O, albo. O. Niech oni sobie. Milach, na razie myślałem tylko o wersjach 2D, bo po prostu tych gier jest bardzo dużo, ale potem może kiedyś w przyszłości i wersję 3D ogram. Na streamach? Czemu nie? Mam chyba je nawet na Wii U, bodajże. O. Okej. Okay. A, minimalnie za nisko. Znaczy za wysoko.
Nowe skurczybyki. Okej, odrobinę niżej. Metroid Prime to taki shooterek. Grałem w niego kiedyś trochę na streamie, chyba jak robiłem film o GameCube. Nawet go kiedyś trochę streamowałem. Taki bardzo przyjemny shooterek, bardzo... Aż zaskakujące jak na Nintendo, że Nintendo... Znaczy, to nie do końca Nintendo, ale no... Fuck! Ja bardzo nie lubię ósemki przez to, że moim zdaniem jest zepsuta w kwestii właśnie rozgrywki. Jak najbardziej uważam, że jest dziwny final, ma bardzo bardzo dziwne skalowanie w ogóle. Moim zdaniem jest ogólnie głupotą, że final ósemce to jest RPG, w którym przeciwnicy się skalują do poziomu gracza. Jaki to ma sens w grze takiej jak Final Fantasy? Moim zdaniem żaden. Już pomijając, że system drawów jest kompletnie zepsuty, co zawsze powtarzam, jak wychodzi Final 8 w dyskusji. Nareszcie. Ósemka miała fajne cinematiki, no to prawda. Na streamku chyba nie przechodziłem pierwszej Zeldy, ale przechodziłem ją ogólnie. Mamy następny bank, dużo zdrowia, teraz mógłbym już pójść na tego bossa. Więc w sumie, tak, skoro jestem tu, dobra. To pójdziemy teraz rozwalić tego replaya. Tak, na święta, tak, bo ja sobie lubię usiąść tak trochę po świętach i sobie pograć w retro we własnym tempie i... Ups. Ojej, kontrowersyjnie, że Zelda 2 lepsza od pierwszej. Nie zgadzam się ani trochę. Ten Ice Beam zadaje mniej obrażeń jakoś? Oglądaliście już film o wirusach? Po co ich zabijam? Bo wypadają z nich rakiety i energia czasem. I mi się to przydaje. Okej, całkiem w dół teraz. Au. Na czym wirusy testuję? Na wirtualnej maszynie zazwyczaj. Żal by było stracić komputer. Tylko dlatego, żeby przetestować wirusa. Puszczam wirtualną maszynę i sobie śmiga. Ale akurat w tej serii o wirusach nie zawsze mogę przetestować wirusy osobiście, bo wiele tych oprogramowań, szczególnie tych, które się łączą z internetem, już nie działa. Więc... To jest jedna z niewielu serii, których muszę się czasami posiłkować rzeczami z internetu. Jakimiś klipami i to jest smutne. Ale gdzie można, gdzie się da, to sobie robię. W wirtualnej maszynie można w miarę bezpiecznie przetestować New Escape. Więc z tym nie powinno być żadnego problemu. Ale... Dałoby się spartolić instalację wirtualnej maszyny w taki sposób, żeby... taki robal skrzywdził też komputer hosta. Więc mimo wszystko sugerowałbym, żeby dotykać tylko tego, jeżeli się wie, co się robi. Jeżeli przypadkiem na przykład odsłoni się urządzenia USB nieprawidłowe, albo da się przypadkowo w wirtualnej maszynie dostęp bezpośredni do dysku. Więc no... Ostrzegałbym przed używaniem... wirtualnej maszyny, jeżeli... Uważam w ogóle, że wirtualne maszyny powinny być tylko z licencją, bo może nie mieć doświadczenia albo wyobraźni i przypadkiem na przykład zainstaluje wirusa.
więc mam nadzieję, że przejdzie ta nowelizacja ustawy. Zbyt wiele amatorów, to tak, to się zgadzam. Zdecydowanie mam wrażenie, że ten Ice Beam potrzebuje więcej szczałów, żeby zrobić kuku. No, nowelizacja ustawy, żeby można było wirusy instalować tylko z licencją. Nie wiem, czy on mi pomoże bardziej, czy przeszkodzi. No dobra, zjeżdżajmy już w dół. Relations for our virus LAN. Tu już byłem wszędzie. Tu do góry mam jeszcze iść? Nie wiem. Zobaczmy. Gdzie teraz? Czy nie mogę zmienić broni? Nie, nie mogę. Ice Beam jest na stałe, mogę zmienić na rakiety. Miałem taki Ice Beam, robiłbym sobie lody. Możesz też sobie żebra po prostu usunąć. Pewnie wyszłoby taniej niż Ice Beam. To nie Mario, tu się nie da przeskoczyć po prostu. A ty kurde, dawaj mi zdrowie. Dziękuję. Jestem teraz tu i nie mogłem tu chyba wejść na górę wcześniej. Przynajmniej mapka jest niekompletna, więc albo mi się jej nie chciało rysować, albo się tu nie dało wejść. A teraz się już da. Tu. Czy gdzie indziej się nie dało? Czy tu? Co tu są, masz dwa piętra do góry. Okej, okay, więc tu mi czegoś brakowało na tej mapie w ogóle z jakiegoś powodu. Ej, a tu nie byłem, gdzie tu są, gdzie tu były te? Tu chyba były te rakiety, nie? Tu nie było rakiet? Nie, trzy tunele z tą samą mapą to były u drugiego bossa. Tak, tu były rakiety, tutaj ja już tu byłem, po prostu mi się nie chciało tego zaznaczać. Okej. Okay. Już mam zabrane te rakiety. Czy długo męczę Metroida? To już będzie coś koło 7 godziny w sumie, ale nie dzisiaj, tylko tak ogólnie. Dzisiaj gram od 40 minut niecałych. Pół godzinki. A! To jest teraz głupi Lida. O ty kur... O ty skurczy... Jak mnie... Co tu może być? Znowu jakiś bonus! Co to będzie?
Nie wiem, co to mi dało. Skrót tak, to nie jest. Okej. Tu było coś. A tu... Były po prostu ten... Limitrak nie, no limitrak jest takie w innych znajdźkach. O? O? O, jest tu coś jeszcze. O, w mordę! No. Nie wiem, gdzie teraz jestem. Nie mogę się doczekać Metroid Dread. O, fejkowa podłoga znowu. Okej, tam można zejść na dół, ale nie chcę zejść na dół, dopóki nie zobaczę, co tu jest. O Boże, ja chyba wiem, co ja tu muszę zrobić. Ej, czy ja tu nie byłem wcześniej? Czy to nigdzie nie prowadzi, czy...? To chyba nigdzie nie prowadzi. Nie pamiętam tej komnaty w ogóle. Okej, to coś tam musi być. Coś, czego nie ogarniam jeszcze. Tu musi coś być, czego nie ogarniam w takim razie. Nie wierzę, że jest taki długi tunel, korytarz i zupełnie nic tutaj nie ma. Nie gra mi tu. A? Masakra, tyle ile tu jest tych tajnych rzeczy. Tajne drzwi, za tajnymi drzwiami, za tajnymi tunelami, za... Wow. To nie było tego warte. Dodatkowe rakiety. Zwany Metroid moment. O, jeszcze jedne. Okej, może jednak było warto. I dalej jeszcze gdzieś można iść. Gdzie ja jestem w ogóle? Okay. Co dają te rakiety? Pozwalają strzelać rakietami. Aha, i znalazłem teraz z powrotem tutaj, więc tu jest po prostu wyjście. No dobrze. To jeszcze nie wszystko, bo... Tu była jeszcze jedna rzecz. Ja nie będę już uzupełniał tego fragmentu, bo wydaje mi się, że tu już... Że tu już nic nie ma. Tak, właśnie była droga w dół, dlatego się tam chcę cofnąć. A to chyba nie tu, to chyba tam wyżej? Niżej? Nie, to chyba tam niżej było. Droga w dół jeszcze. Chcę zobaczyć, gdzie ona prowadzi. I tu wreszcie będę mógł wejść, tu mam zaznaczony tunel z long jumpem i z lodem, który na chyba pierwszym streamie już znalazłem. Gdzie potrzebny jest i lód, i long jump, żeby wejść. I tam pójdziemy na następne. I to już chyba będą wszystkie miejsca, do których nie mogłem się dostać wcześniej. A tu trzeba być naprawdę sprytnym, żeby wykminić, że trzeba i zamrozić przeciwnika, i...
i coś tam, żeby tam w ogóle wleść. Przekombinowane trochę. Tak, więc tu... Tu była fejkowa podłoga jeszcze. A jak się podniesie rakiety, to zwiększa się ich limit, nie zwiększa się ich liczba, czyli mogę ich nosić więcej przy sobie. Cześć Greg! No trzeci dzień męczę Metroida, a już jestem coraz bliżej, mam nadzieję. Dobrze mi idzie, moim zdaniem przynajmniej, jak na... Okej. To nigdzie nie prowadzi najwyraźniej. Dziwne. Musi gdzieś prowadzić. Czekasz może na ten dodatek do gry Death Gambit. Co to za gra Death Gambit? Czy chodzi o Death Stranding? Dobra, tu... Nie wiem, co tu ma być. Nie ogarniam tego. Ta Soulsvania. Nie wiem, czy słyszałem o takiej grze. Może jestem trochę nie na czasie. Jestem starym człowiekiem. Musicie mi to wybaczyć. Bardzo dobry tytuł na PS4. O proszę. Dlaczego Death Stranding to dobra gra? Bo jest bardzo sprężająca, bardzo dobrze wykonana, relaksująca, świetna grafika. To nie znaczy, że się wszystkim musi podobać, ale mi się podoba. Tu, to teraz jeszcze niżej. Na pewno nie jest grą dla każdego, to na 100%, bo jest cholernie wolne tempo i bardzo niesatysfakcjonująca dla niektórych podobno rozgrywka. Nie dla mnie, mi się bardzo podoba rozgrywka. Tak, tu byłem bardzo sfrustrowany, bo tu docierałem bardzo długo za pierwszym razem, tylko po to, żeby dotrzeć do tunelu, przez który nie mogłem przejść. Mnie się cholernie Oj, muzyka. Muzyka ma jedną z najlepszych ścieżek dźwiękowych w historii Death Stranding, moim zdaniem. Ale nie każdemu się spodoba. To mówiłem w recenzji, że to jest najbardziej Kojimowa gra w historii Kojimy i że będzie bardzo dla nie każdego. Dla mnie się okazała bardzo dla i ja w nią długo grałem i... Jestem... A mi się Metal Gear Solid 5 też podoba. Znowu rakiety, oj Boże. Tylko po rakiety. Taki kawał lezę. Dlaczego ty mi to robisz, gro? Ile ja tych rakiet mam zbierać? Grałem trochę w wersję PC. Głównie do jakichś benchmarków i innych takich rzeczy. Dobra, czyli tu znowu nic nie ma. Moja wielka nadzieja na to, że znajdę tu coś fajnego. Prysła. Thank you.
No ja zrobiłem platynkę z wielką przyjemnością Death Stranding i jeżeli wyjdzie Director's Cut, to niewykluczone, że zrobię drugą i niewykluczone, że będę sobie streamował w wolnej chwili, tak jak kiedyś streamowałem platynowanie GTA, tak niezobowiązująco, bez jakiegoś wielkiego terminarza, po prostu w wolnych chwilach, gdy mi się zachce. No, teraz mi... Pierwszy pasek pęknie. Trzeba będzie zaraz pograindować trochę zdrowia znowu. Jakie GTA platynowałem? Mam platynę we wszystkich GTA oprócz czwórki i piątki. Czyli trójkę, Vice City, San Andreas mam splatynowane. I to chyba wszystkie, wszystkie w jakich robiłem platyny na streamach. Vice City chyba nie robiłem na streamach. Tu jeszcze jest dziwne pomieszczenie. Vice City, pamiętam, że to było jedno z najbardziej upierdliwych doświadczeń ever. O, proszę, i znowu jest jakiś sekret, do którego wcześniej nie miałem dostępu. No tak się gra, że się tyrylkami całą mapę obstawia. Inaczej się raczej nie da zdobyć platyny w Death Stranding. Ale jak się... Właśnie rzecz w tym, że Stranding jest łatwe. Jak się odpowiednio właśnie ogarnie wszystkie te elementy, to platyna w The Stranding jest prosta. Okej. Takich banieczek to tu jeszcze nie widziałem. Co tu może być? Więc tu też jest znowu korytarz. Po czym jest tunel. 3000 godzin, a dalej frajdę sprawia. To wygląda ciekawie. Tutaj ja na 100% nie byłem, bo w ogóle nie pamiętam tego... Cześć Clay! Bossy nieubite, bo cały czas robię grind i zbieram wszystkie znajdźki. Pewnie nie powinienem tego tak robić. Ale tak to właśnie robię. Tu jest znowu jakiś... Gdzie ja jestem teraz? Co ja teraz zrobiłem w ogóle? To jest tak, jest wejście do góry, tak? Ale na górze nie ma nic. Ale ponieważ... Ponieważ tam to się przewija na boki... Znaczy, nie na boki właśnie, tylko z góry na dół. Tak się zastanawiam, czy tam nie ma gdzieś... Czy tam nie ma gdzieś po prostu... przejścia w dół. W porządku, progres. Jestem w jakimś nowym miejscu. Mam wrażenie, że w tę grę tak trzeba grać. Ostrzeliwać każdy fragment jaskini wszędzie. O, proszę. I znowu jest tutaj tunel. Tutaj znak zapytania. Tutaj okej. Okay. Jestem Czemu to mi przypomina... to inne miejsce, w którym byłem? Ale to nie jest to samo miejsce. Z kolejny z tych upierdliwych tuneli. Super. A! Przycięła mi się gra i nie wylądowałem tak jak chciałem na ptaszku. Czy tu coś jest?
fejkowa lawa znowu z przejściem w dół, to ciekawe. Warto to zapamiętać. Dobra. Warto to zapamiętać, bo tu jest znowu tunel i on idzie w dół. I tu jest fejkowa lawa. Fake lawa. Zapiszę sobie. Z tym promieniem zamrażającym gra się zrobiła sporo prostsza. Bo już ci przede wszystkim kolesie mnie tak nie męczą. A z tych kulek fajnie, au, dużo zdrowia wypada tak w ogóle. Po 20 punktów bardzo często. Gdzie ja teraz jestem? To nie jest to samo miejsce. Prawda? Okej, to jestem teraz piętro niżej od tego. Dobra. Jestem tu piętro niżej i tu jest przejście. Ale bardzo mi się nie podoba, że tu dostaję obrażenia przy samym wejściu do komnaty. Bardzo to nie fair. I no wiem, że brakuje przycisków na padzie, ale zmienianie broni selectem nie jest wygodne ani trochę. Okej, tu na pewno nie byłem. W sumie mogę po prostu iść przez lawę, bo mi zadaje tak mało obrażeń. To już chyba jest lawa, nie? A, dzięki, Dazir. I robienie praktycznie wszystkich filmów na Arendotiu sprawia mi bardzo dużą przyjemność, więc to akurat jest nic nowego. Aczkolwiek to fakt, że jak czegoś przez dłuższy czas nie robię, to jakoś tak fajniej się nad tym pracuje, jak troszeczkę człowiek odpocznie od jakiejś starej serii. Aha. O, nie. Chyba, że tu jest jakiś... O, jest, okej. Cześć, Patro! Dobry wieczór! Czy tu się gdzieś też da dostać? System error jest bardzo męczący. Nie ukrywam, że jako seria jest... Nie, nic nie robię innego zawodowo oprócz Arendotiu. Nie mam takiej potrzeby, bo z Arendotiu mogę się bez problemu utrzymać. Na szczęście. Nie mam pojęcia zupełnie już, gdzie jestem. I tu znowu jakieś coś dziwnego. Tu są jakieś dziwne tunele ciągle i tu są potem drzwi i znowu jest ściana. Ojej, nie chcę źle przeczytać nika. Mickepytm? Dzięki za rajda w każdym razie. Mi też bardzo brakuje gramytatywnie, nie ukrywam. Ale nie mam nic do ogłoszenia w tej sprawie, niestety. Przynajmniej na razie. Dobra, o co tu chodzi? A? Znowu jakieś tajne przejście. Masakra z tą grą. Masakra. Gdzie ja znowu jestem?
A, okej. To muszę jednak przez lawę. Dobrze, że mam Varia Suit. Nie, tylko nie Energy Tank. Nie chcę następnego Energy Tanka. Ja chciałem coś... Ja szukam Screw Attacka. Błagam was. Aaaa! Sorry, że się tak wydarłem do mikrofonu, ale... Jak się zaczyna przycinać trochę, to mnie doprowadza do... szewskiej pasji. Okej. Okay. No, to jasnej cholery. No, nareszcie. Czy tu jest jeszcze coś gdzieś? Dobra, tu już chyba nic nie ma. Mogę już wracać. Dobra, jolo, pójdę dołem po prostu. Jak się skacze tutaj, to nie tracę zdrowia, bo już mam taką odporność, że nadążam wyskoczyć. A tu już gorzej, jak jestem głębiej. Dalej mogę utknąć. Dobra. Co nie mam dalej zrobić? Jak tam postępy? Bardzo dobrze. Mógłbym już teraz iść do bossa pewnie. Co, znowu nie wiem, gdzie mam iść. Super. Tutaj nie ma żadnego przejścia. Muszę się cofnąć całą tą drogę. Jezusie Maryjo, Chrystusie Panie. Nie, nie pokonałem jeszcze żadnego bossa. Wiem, gdzie jest jeden. Podszedłem do niego raz i uznałem, że wrócę później. I jak na razie nie wróciłem, więc... Cały czas mam jeszcze inne miejsca w grze do zwiedzenia. Ja mówiłem, że jestem fanatykiem maksowania każdej gry i niestety znowu się to objawia tutaj. A, bo w to można też strzelać, okej. Okay. Dobrze. Jak można, to można. O-o. Ziomek. To chyba jest kanonicznie tak, że to jest po prostu jakaś zapadnięta część jakiegoś dawnego kompleksu i tam wszystko jest zasypane i ta Samus się tam przeciska przez właśnie takie szczeliny jakieś, żeby się dostać do jakichś tam ruin. Tak przynajmniej mi się wydaje, że to tak jest jakoś tam wyjaśnione. Bo na początku są te takie lokalizacje, które są jeszcze dość otwarte, a potem jest coraz bardziej wszystko zniszczone i zasypane. Dobra, już prawie stąd wylazłem. Która z aktorek mogłaby zagrać Samus w ekranizacji? Każda pewnie. Okej, to dlatego tutaj był ten dziwny... A gdzie to prowadzi? A, więc to jeszcze gdzieś mnie zaprowadziło stąd i nie wiem gdzie. No ciekawe. Tak, portal dla patronów się za kulisami dalej rozwija. Bardzo długo czekałem, żeby cokolwiek więcej z nim zrobić. O!
O, tu jeszcze nie byłem. Screw attack! Nareszcie! Jeszcze muszę zobaczyć, czy tu coś jest. Jeszcze tu nie byłem. Nie ma. Dobra. Wszystkie te komnaty są identyczne, więc nawet jeżeli mają te tunele z jednej strony, to nie znaczy, że one gdziekolwiek prowadzą. Są po prostu kopie innych pomieszczeń. Ups. Jak on działa? No po prostu się skacze i te skoki zadają obrażenia. I w sumie tyle. Nic więcej. Dzięki temu gra jest dużo prostsza, bo mogę teraz przeskakiwać przeciwników w powietrzu i ich zabijać. Wydaje mi się, że Screw Attack ma moc rakiety, znaczy jest takie same obrażenia zadaje jak rakieta. Więc Screw Attackiem w powietrzu można po prostu mordować przeciwników. Tylko trzeba skakać w bok, bo to nie działa jak się skacze prosto do góry. O, widzicie? Będę musiał trochę potrenować, ale to znacznie ułatwia przechodzenie. Oj, znacznie ułatwia przechodzenie. No dobra, to teraz mogę już iść na bossa. Teraz już... Myślę, że jestem wreszcie gotów. Był ostatni chyba power-up, który mi jest potrzebny. Czy będzie save przed bossem? No taki awaryjny mogę zrobić, ale nie planuję robić zapisywania i odczytywanka. W tej grze nie ma save'u, więc... Jestem teraz chyba z powrotem tam, gdzie być miałem. Tak, jestem tu, jest sam dół. Tak mi się wydaje. Jap, jestem już blisko. A to może tak zrobię tego save'a. Create suspend point, tak na wszelki wypadek. Gdzie będzie Kraid? No wiem, gdzie jeszcze nie byłem w kryjówce Kraida, z uwagi właśnie na to, że nie miałem jeszcze Screw Attacka i Ice Beamu. Więc spodziewam się, że jest za jedynymi drzwiami, których jeszcze nie mogłem zwiedzić, bo nie miałem odpowiednich znajdziek. Tu chyba miałem spaść na sam dół? Tak? Jestem w dobrym miejscu? Tak, tak, tu jest wejście do Kraida. No robię odruchowo dodge, to prawda. W lewo coś tam... W lewo tu jeszcze coś było. Powiedziałem Kraida, miałem na myśli Ridley, bo idziemy do Ridley. O, teraz tutaj będzie ostre zaoranko. Hej! Nie, tu w momencie śmierci po prostu wyskakuje hasło, które służy do kontynuacji. Wystarczy zapisać hasło i potem się je wpisuje i gra wraca dokładnie do tego momentu, w którym się skończyło grać.
To hasło to jest dosłownie to samo, co się normalnie zapisuje jako save. To jest ciąg symboli. Tylko, że tutaj się... Mam ciekawe rozwiązanie. Nigdy nie widzieliście gier z hasłami? Tych, kurde... Jestem, kurczę, stary. Trochę za nisko. Mieliśmy materiał na ten temat na Arundhatiyu, jak zresztą na temat praktycznie wszystkiego we wszechświecie. Au, jaki przeciwnik. Co jak chcemy odejść od gry bez śmierci, nie ma się hasła. To znaczy, hasło i tak zakłada śmierć. Można się automatycznie zabić, wciskając bodajże Select i A jednocześnie. Planujecie podskoczyć trochę wyżej, nie? Dobra. Może Select i Up. Coś tam się wciskało na drugim padzie i można się było automatycznie zabić, żeby dostać hasło. Jak się nazywał ten materiał? Sekrety haseł Metroida? Jakoś tak? Jakoś tak się nazywał ten materiał. I był dokładnie o hasłach w Metroidzie z biegiem okoliczności. Pamięta tytuł dokładnie, no robił ten film, więc wypadałoby. Nie, nie ma tutaj wall jumpingu. Wypadałoby trochę pamiętać własny materiał. A jak teraz się dobrze gra? O, jak teraz jest dobrze. A ty kurde. Trochę pograindować przed bossem. Byłoby fajnie, gdyby coś z niego wypadało. Niczego chyba nie brakuje, żeby się tam dostać. Po prostu najwyraźniej... nie ułożyły mi się przeciwnicy tak, jak powinni. Mógłbym po prostu przeskoczyć przez przeciwnika, gdyby się odpowiednio ustawił. Oż. Kenji tak, ogólnie to faktycznie oznacza... zapowiedź maratonu Metroida, ale będę przeplatał Metroida innymi grami. Nie chcę siedzieć i w kółko grać w tę samą grę. Więc... mam jeszcze kilka gier na podorędziu.
Boże, jak nudno. Prime na razie się nie wlicza. Zobaczymy, co będzie potem. Na razie nie mam w planach grać w Prime. Tylko w dwuwymiarowe Metroidy. Więc następny będzie Game Boyowy. Właśnie nie wiem, czy Game Boyowy, nie wiem, czy przeżyjemy Game Boyowego, czy po prostu wersję 3DS-ową ograć. To już się ustali w drodze głosowania. Black and White 2 też będzie. A 3DS-owego ja też przeszedłem całego, podaję się. Przeszedłem całego, czy nie, już nawet nie pamiętam. Ale na pewno grałem, bo robiłem odgląd? Chyba? Cześć Kusoku! Jak mnie dzisiaj alergia męczy. Powinienem grindować na tych kulkach, bo one zdecydowanie zrzucają więcej zdrowia na tych odbijających się. No właśnie wziąłem już rano i mi przeszło, a na wieczór wraca znowu. Co ciekawe, ja nie mam alergii tak normalnie. Tylko jak przyjmuję pewne typy leków, to mi się włącza alergia. No jakbym teraz wyginął, to bym musiał faktycznie od zera nabijać energię i bym chyba zwariował. Całe 5 pojemników. Dobra, chyba to starczy. Au. Sam dół chyba miałem iść teraz. I wszystko, co wygrindowałem, to już przepadło. Tu jest chyba boss, nie? Nie bezpośrednio tu, ale na pewno gdzieś blisko. A na nich się łatwiej grinduje. Ciekawe. Po co to było? Po nic. O, to tu jeszcze nie byłem najwyraźniej.
Czyli pomyliłem komnaty. O, ty w mordę! Ale paskudnie utknąłem. O, wy oszuści cholerni. Sztuczka z fejkową podłogą, naprawdę. Podoba mi się, że trafiłem absolutnie nigdzie. Co jest? Seryjnie? Naprawdę? Jasna chmura. Zobaczmy, czy tu mi się uda szybciej wygrindować, po prostu wchodząc i robiąc 20 zdrowia. Okej. Chcę zobaczyć, czy... Czy z nich za każdym razem wypada 20? No to wygląda, okej. Okej, z nich wypada 20. To się chyba może bardziej opłacić. Zakładając, że będą z nich wypadać prawidłowe rzeczy. Że nie wypadają nowe rzeczy. Jakby z nich wypadały po 2 zdrówka, to jest po 40 punktów na skok. A teraz z niego 5 wypadło. Teraz z nich po 5 wypada, czyli nie ma gwarancji. To mi granie. Wielkie dzięki za komentarz. Cieszę się, że oglądanie Arendotiu sprawia ci radość.
A ja nie chcę, żeby mi czatek poprawiał. Cały urok dla mnie tkwi w tym, że sobie sam to robię i jest nieidealnie piękne. Dzięki temu jest dokładnie takie jak ja. 55. Ja grałem kiedyś we własnym zakresie w Ghosts and Goblins, nie na streamach, ale jest cholernie trudne. Może z tymi kulkami byłoby jednak lepiej. Będą kulki? Kulki są mniej groźne przynajmniej. Okej, ale to jest... Jak mnie tłuką na wejściu i nie mogę z tym nic zrobić, to już trochę gorzej. Wracaj tu. Okej. To jest chyba droga do komnaty z bossem, tak w ogóle. O, zapomniałem o pszczółce. No. Wszystko fajnie, tylko mało rzeczy z nich wypada. Okej, już mam 3 kontenery. Chyba trzeci stream dopiero. Ej, najdłuższa gra, którą przechodził TMR w trakcie NES-mani miała 100 godzin. I sorry, TMR przechodził Metroida też bardzo długo. Teraz wam powiem, ile przechodził Metroida TMR. Halo, myszka, gdzie jesteś, myszka? Żeby mi się wyczerpała nareszcie. Mówiła, że mi się wreszcie wyczerpała. Trzeba ją było podładować. Ja nie włączyłem sobie w ogóle tego takiego specjalnego dynksa. To jest taki specjalny dynks, że można sobie poziom myszki obserwować na komputerze. 7,5 godziny. O, TMR-owi zajął Metroid.
Więc to nie jest taki hop-siup, moi drodzy. O, już działa moja myszka. Aha, przez przypadek podpiąłem ją do Switcha zamiast do komputera. Super. Witam, ty zawsze smutny. Kiedy będziesz wesoły? Witam, chyba nigdy. Dobra, już jestem z powrotem. 7,5 godziny mówię. Szacowałem, że 10 godzin. Pamiętałem, że długo. 7,5 godziny to prawie 10 godzin. Dobra, już prawie pełno. Więc hej, ja na razie gram coś koło 7, a nie jestem TMR-em. Więc nie jest źle i mam wrażenie, że jestem już bliżej jak dalej. To jest bardzo fajne miejsce do grindowania, tak a propos. Teraz jak już mam te wszystkie znajdźki, już mam prawie pełne zdrowie znowu. Gorzej, że rakiety teraz mi się kończy. Może tak lepiej by było robić? Znowu jak na złość, teraz jak potrzebuję rakiet, to rakiety nie chcą wypadać. Zauważyłem taką tendencję w tej grze, że im bardziej czegoś potrzebuję, tym bardziej to się nie chce pojawiać. Jak ciągle dostawałem rakiety... O, teraz nagle dostaję rakiety znowu. To już się dało bardzo łatwo to rozwiązać, gdyby po prostu rakiety dawały życie, gdy już się ma pełno rakiet, na przykład. I vice versa, przy pełnym życiu, żeby się dostawało zamiast życia rakiety. Po prostu, żeby ikonka rakiety potrafiła leczyć. Prawie pełne zdrowie już mam. Wracajcie, że... Tam będzie już bosik. Nigdy nie miałem wirusa komputerowego. Oprócz raz w latach 90. złapałem Czarnobyla, chyba jak każdy wtedy na jakiejś dyskietce. Ale został szybko zneutralizowany przez mojego antywirusa, więc nic mi nie zrobił. Już był po dacie przydatności do spożycia, że tak powiem. Czyli nadal się roznosił, ale już raczej nikomu nie zagrażał. Co ciekawe, ja rzadko w ogóle używałem programów antywirusowych. Uważałem je za absolutnie zbędne. Znaczy, w tamtych czasach bardzo spowalniały komputer mi i
były frustrujące przez to. Miałem bardzo stary komputer badziewny. Jakiego miałem antywirusa? O Jezu, nie pamiętam już jakiego miałem antywirusa w tamtych czasach. Dobra, już mam prawie pełne zdrowie, idę na tego bossa. Ja nie pamiętam już co miałem, bo 100 miliardów lat temu. MKS Wir na pewno przez jakiś czas, jakiegoś Avasta, jakieś... Dobra, idę. YOLO. A, to jeszcze nie tu. Ups. Jakby tak nie przycinało teraz, to by było najzajebiściej na świecie. No i przestało przycinać, bo wymordowałem wszystkich na ekranie. A, masakra, no. I tu będzie boss? Tak. No nic. To tak ma być, że on ma mi nic nie zrobić? Za pierwszym razem był trudniejszy. Okej. O! Fajnie, ale już chyba nie mogę mieć więcej energii. O, mogę. Dobra, pierwszy boss pokonany. Jeee! Czemu ja tu biegam po lawie? A, bo to nie, bo to jest fejkowa lawa, okej. Gdzie kolejny? To jest pytanie za milion. Mam nadzieję, że zaraz się dowiemy. Mam swoje podejrzenia, gdzie ten boss powinien być. Dobra, z Metroidem zauważyłem, że problem jest taki, że jak ta gra się przycina, to kontrola nad postacią jest kompletnie zrąbana. No, po to były te przygotowania, żeby tak łatwo przejść. Za pierwszym razem, jak do niego podszedłem, wcale tak łatwo nie było. Nie miałem ani tyle rakiet, żeby go zestrzelić, ani tyle zdrowia. No i nie miałem wariasów. Nie uważam, że jest bardzo dobrze... bardzo dobrze wyważony poziom trudności, właśnie dzięki temu, że zrobiłem taki typowo RPG-owy grind, poszło dużo łatwiej. Tak powinno być, nie?
Hej, za głowę tego potwora otrzymujesz 20 orenów. Dziękuję pięknie. Jak będzie potrzebne jeszcze jakieś zlecenie, to wiecie, gdzie mnie szukać. To nie jest emulator, drogi kaftanie. Znaczy, to teoretycznie jest. To jest Nintendo Switch Online na Nintendo Switchu. Oficjalna dystrybucja Metroida. No, czyli powiedzmy ta nowa wirtualna konsola. Tak, to ten boss, którego teraz zamordowaliśmy, to był Ridley. Został nam Kray. O tym, że będzie rok 2 i upgrade Switcha, to się mówi już chyba od 2 lat, więc nie wiem. Wirtualna konsola, po prostu nazwa własna usługi, którą Nintendo oferowało. Nie pamiętam, którędy trzeba iść, żeby stąd wyjść. Ale strzelę, że tędy. Będę musiał zrobić nabór na moderatorów, bo ostatnio mało moderatorów przychodzi na streamy starych. Goodbye! I muszę sam akceptować to, co tam czat blokuje. Ja jestem. Czy jestem tam, gdzie chciałem być? Tak, jestem tu. Dobra, jestem tu. Brz, 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 brz. Całą drogę do góry trzyma teraz już. Nie, czyli... Okej, tutaj w prawo, dobrze. Ja się nie skarżę, ludzie moderują ochotniczo, po prostu brakuje moderatorów. Więc pewnie zrobię... Już jakiś czas temu miałem zrobić nabór, pytałem patronów, chciałem patronów na moderatorów przyjąć kilku. I w sumie zabrakło mi czasu, żeby to potem ogarnąć. Jak zawsze, ja cierpię na nieskończone pokłady braku czasu. Straszna choroba. Jest na samą górę po prostu. Przez dziurawą podłogę. Engage Ridley. Mother Beater. To znaczy, że Diablo zostało potraktowane po macoszemu. Zrobiłem moim zdaniem 3 bardzo rozległe, fantastyczne materiały na temat Diablo 1 i 2 wraz z ich powstawaniem i tak dalej. Niczym się moim zdaniem nie różniły od tego, co oferowałaby pigułka. No i były też recki Diablo, to prawda, chyba ze 2. Moim zdaniem już, kurde, całkiem niedaleko. Zaczyna być realna szansa, że skończę dzisiaj tego Metroida. Właśnie wychodzę. Może przy okazji premiery
remake'u, remastera, czy jak to by tam nie nazwać, Diablo 2, coś ukręcę. Ja nie chcę niczego obiecywać, bo wiecie, jak to jest z obietnicami. Ja bardzo lubię trójkę. Ja w trójkę grałem grube setki godzin, nigdy nie miałem złej opinii o trójce. Miałem złą opinię o niektórych decyzjach w trójce. Ale gra była fantastyczna. I nadal jest. Szczególnie wydania konsolowe są świetne. Jestem już tak wygrindowany, że nie powinienem mieć żadnego problemu. Słyszałem, że Diablo 2 nowe ma nie mieć kanapowego koopa, ale jeśli dobrze rozumiem konstrukcję tej gry, no to rozumiem dlaczego. Po prostu silnik Diablo 2 tak nie śmiga. A to jest gra, która mimo wszystko będzie miała tam jakąś warstwę emulacyjną starego silnika. Tak jak poprzednie remastery. No ale bardzo szkoda. Co-op w Diablo 1 było niebo lepszy niż ten w trójce. Nie. Z całym szacunkiem dla Diablo 1 na PSX-a, ale nie. W remaster StarCrafta grałem chwileczkę tylko, z braku czasu niestety, a byłem na niego bardzo podjarany, no bo kurde StarCraft. Chciałem potem nadrobić z Warcraftem 3, to mi nie chodzi. Nie wiem, czy dalej mi nie chodzi, jeszcze ostatnio jak sprawdzałem, to nie chodził. Winda tędy. Bium. Nie no, Diablo 2 będzie miało pełnoprawne multi, po prostu nie będzie miało kanapowego koopa. Oryginał nie miał kanapowego koopa. Multi samo w sobie ma być całkowicie sprawne, tak jak dalej. Dobra, teraz żeby się... Teraz już jakby się tego... O, właśnie. Tak. O Jezu, jakie to będzie upierdliwe. Się tam dostać. Ach, już to widzę. A, fajnie, i zabiłem sobie tego ludzika. No to już jest akurat faktycznie. Bardzo dobrze zauważony Greg, że faktycznie Diablo 2 nie było na konsolach. Więc tam już by bez problemu kanapowy koop mógł wejść. Ale jeżeli silnik... Jest problem. Brakuje mi mobka i nie mogę wrócić. Co ja mam teraz zrobić, jak nie mogę wrócić na górę? Całą drogę będę musiał znowu przejść dookoła, nie ma wyjścia.
nie podoba mi się to. Czy grałem w Diablo na telefon, znaczy Immortal? Grałem i jest, kurde, bardzo fajne. Ciekawe, jak zdążą zepsuć do premiery, czy dodadzą jakieś durne mikrotransakcje i tego typu rzeczy, ale na razie gra się naprawdę przyjemnie. W mobilne Diablo. Ja byłem w zamkniętej becie Immortala jeszcze, jak nie można było za bardzo o tej grze mówić. W ramach dostępu prasowego. Więc nie mogłem gry streamować. No teraz są trzy z powrotem. No nie. Ale Diablo 3 zawsze było łatwe, dlatego tam jest z 50 poziomów trudności. Ja nawet przy pierwszym podejściu do Diablo 3 zaczynałem najwyżej, jak mi gra pozwoliła, a potem wbijałem jakieś koszmary 5 milionów. No ta gra po prostu jest tak skonstruowana, żeby sobie dobierać poziomy. Cześć Wieszczu, nigdy nie miałem siły w Metroida grać, super, że mogę obejrzeć. Dzięki za 62 miesiące, co jest? No to nie jest gra, która ma być trudna. Diablo 2 też nie było trudne. Muszę się tam jakoś dostać. A, udało się. Nareszcie. Tu jeszcze nie byłem. Znowu będą rakiety, bo to jest, wygląda znowu jak kolejna... O Jezu, komnata z rakietami. Więc tu już musi być wejście do Krayda. Gdzieś, bo już nie mam gdzie iść. Już dosłownie nie mam gdzie iść w tej grze. Czy ja tu już byłem? Nie kojarzę. A może już tu byłem? Jezu, kolejny ten taki tunel dziwny. Tam są drzwi. Idziemy do drzwi. A pan Archon, jak się trzymasz? Bardzo dobrze, dziękuję. Powinienem się źle trzymać? Jakieś złe wieści przynosisz? O, tu faktycznie jeszcze nie byłem. Pytanie dnia, czy coś tu jest?
Najwyraźniej nie. Mogę. Mogę. Więcej węgla! Daleka droga w dół. Mam mapę cały czas przed sobą. Rakiet, no nieźle. To wygląda jak wstęp do boss roomu. Da się tu coś wygrindzić? Przyjdzie niedoskonale, bo wydaje mi się, że wiem, gdzie wszystko jest. Save state. No może będzie warto faktycznie na wszelki wypadek. Proszę. Fajne miejsce do grindu, idealnie przed samym bossem. Mam tych rakiet, 105. No, chociaż wypełnij mi tą klocka, dawaj. Tak, wiem, gdzie się go pokonam. Do tych dwóch pomników na górze mapy. To już wiem od samego początku gry praktycznie. Ta mapa kampulsuje do muzyki, bo tu jest... Dobra, styknie chyba. Idziemy. Jest! Frajer. Ty. Ziomek. Coś widzę, coś mi się rzuca w oczy. A, tak myślałem. Tak mi się właśnie coś wydawało, że coś tu nie gra. O tych cholera. Nie mam pojęcia, jak się tam dostać. No właśnie tych klocków nad się nie da wybuchnąć. Jeszcze trochę zdrowia, mogę pokombinować. Ach, dobra. O, już nie mogę mieć więcej kontenerów.
No dobra, no to zostaje tylko wejść na górę i się stąd wydostać. Najśmieszniejsza gra nazywa się Metroid, a jeszcze nie widzieliśmy ani jednego Metroida w tej grze. Ja chcę zwrotu pieniędzy. Ani jednego metra. Streamlabs, wrotnik tam pieniądze. Sprytnie, pan Streamlabs. Dzięki za donate'a, pan Streamlabs. To będzie irytujące. Nie! O mój Boże. Wiedziałem, że to będzie irytujące. Myliłem się. To będzie nieziemsko denerwujące. Tak, gra się kończy, jak opuścimy planetę Zebes. A do tego jeszcze trochę. Tam jeszcze będzie jakieś tam odliczanie. I coś tam. Jeszcze ostatni boss. Tędy się nie da. Nigdy nie przeszedłem sam Metroida. To będzie mój pierwszy raz. I przeżywam go właśnie z wami. Nie jesteście dumni? Orenów za głowę potwora. Cudownie. Dziękuję ślicznie, pan Clay. Jak na coś, co wąchają ludzie, jesteś bardzo miły. Jestem już prawie. Jest, udało się. Materiał o ewolucji muzyki na Arendo TV już też był. Jedyny materiał chyba w historii kanału, który chciałbym dodatkowo poszerzyć, wydać jakąś wersję reżyserską tego materiału. O, udało się. Teraz, żeby tam wrócić, będzie zabawne. Jak ja tam teraz wejść z powrotem do góry? Na pewno nie tak. Aha.
Jeżeli jest jakiś sprzęt, na który wydam dużo kasy i okazuje się tragiczną rzeczą, nie wartą polecenia, to tak, i tak robię o nich materiały zazwyczaj. Inaczej jest z grami, które są stosunkowo w skali kanału tanie i mogę nie zawracać sobie nimi głowy, ale jeżeli faktycznie testuję jakiś produkt, który jest drogi i jest badziewny, no to zazwyczaj ten materiał się potem pojawia. Wielokrotnie robię materiały o rzeczach, które mi się nie podobają, więc... Ale preferuję robić materiały, które są rekomendacją jakiegoś produktu, żeby nie marnować czasu. Lubię robić materiały, które przed czymś przestrzegają, jeżeli ogólne postrzeganie jest takie, że ktoś na coś czeka. Na przykład bardzo mocno, że jakaś gra wychodzi, na przykład jak Fallout 76. i ludzie się jarają, to lubię wtedy zrobić materiał, żeby powiedzieć, słuchajcie, zastanówcie się dwa razy, bo może, kurczę, jednak nie być tak fajnie, jak to się wydaje. Kurde! Z tym Screw Attack mi się teraz skoki trochę komplikują. Dobra, powoli, spokojnie. Kizak ciągle gra na tej breloko konsoli ostatnio. Coś na Game Boyu chyba grał. Pokémon Trading Card Game bodajże? To teraz w prawo. I już coraz bliżej do wyjścia. Znałeś mój kanał, gdy zadałem amatorowi w PC formacie pytanie lata temu. Ojej. Z tym pytaniem to jest długa historia, ale jej nie opowiem, bo nie chcę być pozwany. Nie, no żartuję. Ale nie wiem, czy Ator by żartował. No więc... No tak, był kiedyś taki ten artykuł w PC formacie przy okazji Overmaxa. I odpowiem, bo nie lubię sądów. Sądy lubię, ale nie kiedy to ja jestem oskarżony. Nie, ale bardziej prędzej do jakiejś prokuratury poszło. Jakiś pozew cywilny, jakieś coś prędzej. Więc tak, teraz się wspinam całkiem w lewo do tego. Już mam nadzieję blisko wyjścia. O Adziorze się mogę wypowiedzieć. Bardzo miły człowiek. Ostatnio znowu współpracuję z CD Action. Pomaga im rozkręcić ten ich nowy kanał na YouTubie. Mam nadzieję, że mu dobrze płacą. Bardzo ładnie się prezentuje na wideo. Grzeczny chłopak. Życzę mu jak najlepiej. Ach. No, taką sobie obrali formułę, taką bardzo pod TV gry, bo to się najlepiej klika i troszeczkę mi żal z tego powodu, bo CD Action moim zdaniem stać na wiele więcej, no ale to jest firma, która musi zarabiać, tak? To nie jest czasopismo z całym szacunkiem, które jest jakąś wyższą formą kultury, to już nie wiem, Pixel jest parę poziomów wyżej pod względem
jakości tekstów. Chociaż jest szansa, że mój kolega Barnaba tam będzie pracował i tak dalej. I tam ja mu ufam, że on tam te teksty trochę na prostą wyprowadzi. Nie wspierałem książki o Amidze z bardzo prostego powodu. Ja już ją mam. Ja ją kupiłem, jak wyszedł oryginał po angielsku. Wspierałem oryginalnego angielskiego Kickstartera lata temu. W książce o Amidze w pikselach. O! I co? Haha! Jest, idziemy do wyjścia! Ostatnia winda! O, dobrze, że tu jest winda, że przynajmniej nie będę musiał całości powtarzać. No, jestem w Arkanoidzie teraz. Jest Jon! Pan Metroid! 5 rakiet. Ale za to 30 zdrowia. Nie zabijaj mnie, pan Metroid. Cholera. On mi zjada buzię. Więc 10. Co mi tu robi krzywdę? Strasznie dużo rakiet trzeba tutaj. Halo, pan Metroid. A, to też zadaje obrażenia. Mogę do tego strzelać chociaż? Niby mogę. Nie umiem się wydostać z tego Metroida.
Jolo! O, w mordę! O! Trudne są te metroidy do pokonania, cholera! No, chciałem metroidy, zachciało mi się. Metroidów, ale... O, w mordę! Że jeszcze żyje, to jest jakiś cud w ogóle. A nam, że dużo rakiet, dużo wszystkiego wypada. O-o. Bardzo dużo rakiet z nich wypada, to jest tyle dobrze. Okej, następne pomieszczenie. Owa, co to jest? Jak tnie, o w mordę. Dobra, teraz muszę się skupić, więc... A, to odrasta w ogóle. No, muszę się cofnąć zdecydowanie. Cholera. Nie podoba mi się Castlevania Netflixowa animowana, ale widziałem tylko pierwszy sezon, może późniejsze są lepsze. Nie podoba mi się ten, że Amerykanie bardzo próbują naśladować styl anime w tym i to jest bardzo dziwne dla mnie i wygląda dla mnie bardzo nienaturalnie, jest cholernie nudne i...
O, co jest? Fajny sposób na grind. Duży mózg czas. Czy Szkocja to dla ciebie endgame, czy bardziej działa, więc zostaje? To jest trudne pytanie. Nie jestem... Znaczy, bardzo mi się podoba w Szkocji. To jest piękny kraj. Zawsze chciałem odwiedzić Wielką Brytanię i tak dalej. Ale ja też bardzo lubię Polskę i bardzo by mi było fajnie, gdyby się w Polsce dobrze żyło i gdybym mógł wrócić do Polski i nie musieć się martwić o życie. Nie muszę się w Szkocji martwić o życie, zdrowie, pieniądze i tak dalej. I gdyby ten nasz piękny kraj nie był w tak złej kondycji polityczno-gospodarczej, to ja bym bardzo chętnie do niego wrócił. Naprawdę bardzo chętnie bym do niego wrócił. Ale nie widzę perspektyw na razie do tego, żeby móc do Polski wrócić. Jeśli ta perspektywa się kiedyś zmieni, to bardzo chętnie to rozważę. No chyba, że będę musiał wrócić z jakiegoś powodu, no to wtedy wrócę. Moi rodzice na przykład niestety nie robią się coraz młodsi. Mój ojciec jest bardzo chory, moja mama też już po 70. Może będzie taka konieczność, żebym tam pojechał się nimi zająć, no. Jakbym wracał do Polski, to do jakiego miasta? To jest trudne pytanie. To jest bardzo trudne pytanie, bo wiele miast w Polsce mi się podoba. Bardzo bym chciał mieszkać w Warszawie, ale mnie nie stać na Warszawę. Żeby mieszkać w Warszawie, to nie. Do Zabrza na pewno nie wrócę, bo to jest... Znaczy, wrócić, jeżeli się zająć rodzicami, to może się wrócę do Zabrze. Chciałbym mieszkać w jakimś takim... Jest dużo ładnych miast. Kraków, Gdańsk, Poznań. Wrocław mi się średnio podoba. Trójmiasto jest bardzo ładne, ale super drogie. Jakie my teraz mamy te samochody? O, już mam wszystko na maksa, ja dalej grinduję. Mamy Hondę? Jaką mamy Hondę? Hondę Civic? Jaką my mamy Hondę? Ja pierniczę, jaką my mamy Hondę? Wyleciało mi z głowy, jaką mamy Hondę? Hondę Civic mamy, prawda? Stać cię na Warszawę, wynajmę ci pokój po kosztach. No, żeby prowadzić Arendo.tu potrzebowałbym trochę więcej miejsca niż jeden pokój, niestety. Honda jest Kizaka, ale Kizak mi mówi, że mi ją sprzeda, bo i tak nią jeżdżę. I on ma w tym momencie Mazdę MX-5, a jego autem marzeń jest Subaru Impreza. Więc
prawdopodobnie wymieni w przyszłym czasie Bubaru, sobie kupi. Być może. Mamy Honda Civic, prawda? Okej. Okay. Nie pamiętałem, czy to na pewno Civic. Nie wiem, ja się nie znam na samochodach. No pytali na tym, na czacie po prostu, jakie mamy auto. Mazda no. MX-5. Tak, to i też powiedziałem, że jest Mazda. Jestem na samym końcu gry. Chyba jesteś dumny z tyzaka, jak są pierdaci. No, bardzo kochany synek to jest mnie. Najukochańszy. Jaka w twoim życiu? Już kończę grę. Jestem przy Mother Brainie właśnie, tylko jak? Kończę grindować sobie z drówką. Muszę powiedzieć, jak to wygrywasz? No, ale dokładnie tak, dlatego w Forza Horizon 4 jeździłem Subaru Imprezą, niebieską w dodatku, bo to jest auto Kwizaka ulubione. I specjalnie dla niego nim jeździłem, z tego co pamiętam. To jest pierwsze auto, które dostałeś tak naprawdę. To nie jest pierwsze auto, które dostałeś w czwórce? Mhm. Przecież wybierasz sobie, jakie chcesz mieć. Jedno z kilku. Dobra, jadę do tego bossa. Przecież Kuzno, kto jest twój ojciec? No Kusok jest moim ojcem, a Kiuzak jest moim synem. A ten dzieciak? Miłość zakopane. O, jest Mother Brain. Mega move. Au. Au. Nie umiem stąd wyskoczyć, pomocy. O-o. Nie umiem! Ja pierniczę. Trzeba to inaczej ugrać. To nie ma szans. Okej. Trudny jest ten boss. No zginę, no najwyraźniej zginę. Cholercie. No nic, no to jeszcze raz idziemy. Trudno się tam utrzymać na tej platformie. Ale musi być na to jakiś sposób, no. O! Spadłem. Nic nie będę wczytywał w życiu. Gramy bez wczytywania, robię tylko awaryjne save'y, jakby mi grę wywaliło. Ale gramy uczciwie. Na e-sporty nie bardzo. Od święta na CS-ika. Ale nie, tak ogólnie to nie...
bardziej speedruny, jak już. No. No, tak, rakiety. To jest właśnie to, czego mi teraz było najbardziej potrzeba. Zmienianie broni z selectem mnie tutaj tak załatwia, bo trzeba ze strzałek łapy wyciągnąć. Każdy ten kwadracik to 100 haców? Nie. Tak, znaczy te tanki, tak. Kwadracik. Myślałem, że mówisz o tych znajdźkach, które są kwadratowymi kółkami. Te, które podnoszę z energią. Tak. Te dają mi po 30 na tym etapie gry. Aha. Tak, właśnie dopiero ja wypełniam, bo umarłem. Muszę poczekać, aż do mnie podejdzie. Grind to w sumie to jest najgorsze w całej tej grze. W najbliższym czasie RetroPeceta nie będzie. Streamowanie w weekendy ogólnie w najbliższym czasie pewnie odpada, bo jest przede wszystkim bardzo ładna pogoda. No bez jaj. Czemu nie mogę tego podnieść? A, zbugowało się. Czemu nie mogłem zdrowia podnieść? No bez jaj. A co ty nie grać na rękę? No w cokolwiek, no. Coś, co jest na RetroPeceta. O ty. Podatku. Wow, okej, podatku. Ale ten design Metroidów jest super ikoniczny. Bardzo wyróżniają się w ogóle na tle wszystkich przeciwników. Są takie duże, bardzo wyraźnie zarysowane. Świetne. Dużo lepiej zaprojektowane niż Samus w tej grze, moim zdaniem w ogóle. Ups, przepraszam. Ach, pieprze. Dlaczego nagle mnie tak wszystko tłamsi? W Metroid Other M Samus się odzywa, nie?
Powolutku, bez pośpiechu, bo ten pośpiech mnie bardziej zabija niż te metroidy. Dobrze, panie Dur, dopiero jak wrócisz, to pokonam bossa. Na 100% nie szybciej. To o to się nie musisz bać. Chyba po prostu faktycznie przespeedrunuję ten fragment. Też. Już są. Żal, nie podnieś z nich tych znajdziek. Ile bossów ma ta gra? 3. Motherbrain jest ostatnim bossem. I mam zamiar ją teraz zaorać wreszcie. Jak mi się spieszy, to Lida się cieszy. Ida się rzadko cieszy, głównie dlatego, że nie żyje. Odpuścić tunelu, bo nie da się przez nich przejść, przez tych gości, jak to nazywasz, czyli przez metroidy. One nie są przezroczyste, że się tak wyrażę. Dobra, no i teraz szybki grind znowu. Dida Asgards. Tak a propos Dida Asgards, Etera ostatnio nie przychodzi na streamy. Nie da im sobie wejść na głowę, dokładnie. Ogólnie się mało Etera ostatnio odzywał, nie wiem, może się... Może się na mnie obraziła? Dobra, już prawie na maksa wszystko zrobione znowu. Będzie zaraz koniec. Chyba powoli mogę się kierować w tamtą stronę. A może robię jakiś spisek, nie wiem.
Hiroski z wami już nie gra od 2 miesięcy. Będę musiał do niej zagadać, zapytać, co się dzieje. Może serio się na nas obraziła wszystkich? Dobra. Zapis finałowy. O, okej. Tyle dobrze. Po śmierci to się nie zregenerowało. To jest bardzo dobra wiadomość. No i oczywiście pierwsze co robię, wpadam tam, gdzie wpaść byłem nie powinienem. No. Stamtąd wrócić aż tam nie jest prosto, kurde. Ale się da. Jakbym je pozamrażał, żeby mi nie przeszkadzały. Jak je pozamrażam w odpowiednim miejscu, to nie będą się spawnować. No. Mień głupie ścierwo. O Jezu. A. Cholerny skrótek. Jeszcze nie GG, jeszcze się z tym muszę wydostać. A, i teraz no, dzięki, jestem tym typem, ale z tej gorszy, cholera, moment na donate. Jezu, ten screw attack to jest tragedia. Jak trzeba zrobić cokolwiek precyzyjnego w tej grze. Dobra, jeszcze raz, powolutku.
jak daleko trzeba iść. Jest, 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 jest! Jest! Good game, kochani, good game! You fulfilled your mission. It will revive peace in space, but it may be invaded by the other Metroid. Pray for a true peace in space. Dzięki ci, Osamus. Osamus Bin Laden. No. Udało się. Poszło wcale nie tak źle. Ile to mi tak z 6, z 8 godzin do 9? Niecałe. To drugim razem byłoby na pewno szybciej. No już wiem wszystko mniej więcej, gdzie jest. No więc... Bardzo, bardzo spoko. Podoba mnie się. Bardzo fajnie mi się grało. Jest kilka... Jest kilka bardzo fajnych rzeczy, które mi się tu bardzo podobało. Jest też kilka rzeczy, które niestety się troszkę źle zestarzały. Myślę, że zrobię retro z Metroida, skoro już go przeszedłem i wszystko nagrałem. No, i było spoko. Wyłączę, chociaż niech się jeszcze ponagrywają te napisy. O, dziękuję za ocalenie świata przed Metroidami. Nie wiem co jutro, może Black and White 2, może Dungeon Keeper, może coś innego, zrobi się jutro rano ankietę i ustalimy co będzie następne. Bardzo fajna gra, naprawdę świetnie mi się grało. Pierwszy raz ukończyłem Metroida całego. O, jakie piękne The End, zupełnie nie w stylu całej reszty gry, ale bardzo ładne. Nie grałem nigdy w Expendable. Metroida 2 nawet jakbym chciał, albo tego Samus Returns jakbym chciał, to nie mógłbym ograć, bo nie mam sprzętu tutaj przy sobie. Musiałbym pojechać do studia i kiedyś zgarnąć. I teraz co? Drugie playthrough, tak? Ze wszystkimi... Wszystko od początku po prostu? Nie. O, z Ice Beamem zaczynam. Nowa gra plus. Oj, mam też spin attack. A to fajne. To prawda, Super Metroid jest w zasięgu. Ciekawe jak szybko można tak przejść całą grę. Znaczy, łatwo to sprawdzić, to się nazywa speedruny. Więc nie wiem czemu to powiedziałem w ogóle. Ej, z takim tym to już można prosto do bossów iść chyba. Nic już nie trzeba zbierać na dobrą sprawę. Dobra. Nie mam kontenerków, to prawda. Kontenerki musiałbym pozbierać od nowa, bo inaczej to by był po prostu boss rush. To będzie na tyle dzisiaj. Bardzo fajny livestream, fajnie, że skończyłem. Nie mam jeszcze... Aha, nie mam rakiet. No tak, bez rakiet nie przeszedłbym całej. Dobra, dzięki za wszystko. Za wszystkie donaty i subiki i tak dalej. Bardzo fajna gierka. Zobaczymy, w co będziemy grać jutro. Cieszę się, że udało mi się skończyć. Jeszcze sobie zapiszę. Będę miał zapis z nową grą plus. Papusie, buziaczki, dobrej nocy. Hej!